Nie mogę nic na to poradzić Są kurwa wszędzie Tylko ja o tym wiem Wiem o czym, Lary O demonach Są wszędzie Powiedz mi o demonach, Lary Jak one wyglądają Skórzasta, świecąca czarna skóra Wrzecionowate kończyny Z pojedynczymi szponami na nogach Skrzydła niczym tkanina A ich oczy Mężczyzna na kanapie zatrząsł się co jest nie tak z ich oczami, Lary? Są ogromne, zajmują pół ich twarzy. Nawet nie wyglądają jak oczy bardziej jak miliony oczu zbitych razem w bryłę. I są czerwone. Dobrze, wystarczy o wyglądzie. Co cię tak w nich przeraża? Czy debony się tobą interesują? Czego w nich tak bardzo nienawidzisz? Więc wiem o nich dokładnie wszystko. Wybierają się na cmentarze i zagłębiają w ziemię, aby całą noc świętować się zwłok. Dostają się do jedzenia i zatruwają je własnymi wymycinami. Żywią się gnijącymi ścierwami zwierząt tuż z poboczy dróg. Latają wokół ludzi, którzy ich nie zauważają i wbijają swe szpony w ich skórę i zakażają ich powodując choroby, gnicie i ból. Tak jak u ciał pożartych przez nie wcześniej. Są ochydnymi wręcz odrażającymi istotami i... Dobrze, Lary. Teraz powiedz mi, gdzie widujesz te demony. Wszędzie! W parku unoszą się w powietrzu za całymi rodzinami, a ludzie nawet ich nie zauważają. Wtedy wbijają swe pazury w ich skórę i powodują choroby i... W porządku, Lary. Powiedziałeś mi to już wcześniej. Od teraz będziemy widywać się dwa razy w tygodniu. Czy środy i piątki ci pasują? Lary skinął głową, będąc wyprowadzanym przez dwóch mężczyzn w bieli. Gdy drzwi znów się otworzyły, weszła sekretarka psychiatry. Czy odkryłeś, dlaczego ten schizofrenik nie chce nic jeść? Tak. Obawiam się, że chwilowo trzeba będzie karmić go na siłę. Myśli, że demony są wszędzie, zatruwając jedzenie. Musimy znaleźć sposób, aby pozbyć się jego pteronarkofobii. Pteros słucham? Lęku przed muchami.